wysłałam cały wóz kład na urlop. Bowiem mamy teraz taki okres, że no mamy miesiąc do tego, jak ekipa budowlana wejdzie do miasta i jakby nie ma co robić, nie ma też zagrożeń, nic się złego nie dzieje, w związku z tym, no czekamy ten miesiąc. Czekamy ten miesiąc i zobaczymy, co się wydarzy. Mamy nadzieję, że nic się nie wydarzy. Dzień dobry, wie pani co, bo mamy pewne wydarzenie. No i tak siedzimy, i tak czekamy, i nic się nie dzieje, i jakby wóz kład sobie odpoczywa. Dobrze, niech chłopaki wyboczną. Chociaż, jak znam życie, to tak naprawdę nie wypoczywają, tylko chowają się gdzieś w krzakach. Wydaje mi się, że oni w ogóle nie mają jakby opcji wypoczywania. I jakby, no, mimo wszystko ich tutaj teraz nie ma, ale też nie ma zagrożeń, bo wiecie, jakby nie ma miasta, czekamy aż budowlańcy wybudują miasto, mamy taki miesiąc przerwy, no i cóż, no i robimy co możemy i ja przepraszam, że możemy co przepraszam. Co jest? Przepraszam bardzo, ale ja tu cały czas czekam, milady. Milady, bo mamy taki problem, że przecież gdzieś tam w tle jest cały czas ten złol, który atomówki wysłał na nasze miasto, które co prawda nie uderzyły na nasze miasto, ale one gdzieś tam są cały czas. No dobrze, no i co w związku z tym? No, milady, fajnie byłoby tego, prawda, złoczyńcę złapać, nieprawdaż? No dobra, ale jakby teraz wóz kład jest na urlopie, ja ich teraz nie ściągnę, więc jakby ja też nie mogę, bo jednak ktoś musi pilnować, więc może ty go złapiesz. O, milady, czuję się zaszczycony, że ta misja przypadła właśnie mi. Co już mam zrobić, by go złapać? No podręcznik tutaj jakby żołnierza mówi, że idź go znajdź. Tam na okno najlepiej idź go znajdź. O, milady, dziękuję za tą zaszczytną misję, już się udaję. O, gdzież jesteś, złoczyńco? Czyż w tych krzakach chowasz swoją żyć? Uszczelę cię z mej kuszy, złoczyńco. Tylko pokaż mi swą... O, nie, drugi raz żyć to będzie słaby rym. Nie widzę gościa. Ej, nie ma gościa. No i cóż, no i tak tutaj... Milady, przyspieszę z informacją, że wroga nigdzie na widoku nie ma. Kuszę swą miałem z cięciwą naciągniętą, jednakże nie uszczeliłem życi tego jego mościa, bo go nie ma. No widzisz? No to nie ma gościa, nie ma problemu. Konflikt zażegnany, właśnie uratowałeś miasto. Ja uratowałem... Słuchajcież, niedobitkowie WTF City, uratowałem właśnie miasto po raz kolejny! No super, kolejny typ uratował miasto. Tych ratowicieli miasta już jest tyle, że żygać mi się dosłownie chce. Gdyby nie to, że nie żygam, bo szanuję jedzenie i wszystko zjadam, a nawet jakbym żygał, to pewnie też bym to zjadł, no to jakby to bym żygał, nie? Ale po prostu żygać się chce od tych wybawicieli miasta. No, my to teraz w mieście to tutaj się trochę nudzimy. Mamy, wiecie, ten miesiąc zastoju, jakby nie ma co robić. No to robimy różnego rodzaju pranki. O, ostatnio zrobiliśmy dobry. Ej! Ty, chodź z tym telefonem, pokażemy mu pranka! Jestem! Ale to nie telefon, tylko batarang przecież tu masz w ręce. To jak to? Ha, nic się nie bój, to uniwersum WTF, tu można dzwonić z bataranga. Zaraz padniecie ze śmiechu, słuchajcie. Halo, słucham. Halo, czy to Lego? No tak, dodzwoniliście się do Lego z Lego Rubu, w czym możemy pomóc? Chciałam zapytać, jak tam wasze KCU? Ha, to jest najlepszy prank ever, jak tam i KCU, bo WTF ma się świetnie. Ogólnie też temat jest taki, że jakby, nie noszę maseczki, bo pandemia, nie, to ja tak wyglądam. Ogólnie temat też jest taki, że wiecie, no jakby generalnie to my czekamy, aż ten nasz prezydent po nas przyjdzie, aż się kapnie, że może miasto nie zostało zniszczone i może weźmie, prawda, się w troki i kurczę, zacznie szukać swoich obywateli, których przecież tak kocha, których tak uwielbia, bez których tak nie może żyć. No on musi nas odnaleźć, on musi nas tak kochać, że zrobi wszystko, żeby nas odnaleźć. I czuję, że to nastąpi lada chwila. No tak,
obywatele WTF City nie żyją. No szkoda. Szkoda się mówi, ale wiecie, nie ma klocków niezastąpionych. Znajdę sobie nowe, znajdę na stówę nawet fajniejsze. On nas tak kocha, on na pewno mówi o nas dobrze, on na pewno teraz nas nie zostawi i nas odnajdzie i w glorii i chwale wrócimy, wybudujemy nowe wielkie WTF City. Make WTF City great again! Make! Wszyscy krzyczą! Ej, ziomki! Wszyscy krzyczą! Make WTF City great again! No cóż, nikt nie chce krzyczeć. Pewnie znowu robię jakieś pranki. A skoro nie ma klocków niezastąpionych, no to pewnie znajdę sobie nowych ziomków do miasteczka. Także na luzie, na spokojnie. W sumie można już o tym powoli myśleć. W sensie, generalnie wiecie, nie szukałbym ludzi do nowego miasta, bo tak jak mówiłem, nowa formuła całkiem dobrze się sprawdziła. Nikt nie narzeka, nikt nie chce mnie obalić i tak dalej. Ale kapłem się, że w teorii, jakby, żeby zrobić wypłatę dla tego gościa, wiecie, którego, o Jezu, zaraz się tu pojawi, będzie pytał, gdzie jego pieniądze, o Jezu. No to jakby potrzebne są dwie osoby, nie? No bo jedna musi pisać PIN w bankomacie, to będę ja. No a druga musi te pieniądze po drugiej stronie bankomatu wsuwać przez tę dziurkę, wiecie, rękami. Wysuwać musi mi pieniądze. W związku z tym, no, muszę kogoś wziąć do tego miasta. A jak już mam wziąć jedną osobę, no to już wezmę kilka jakby osób, nie? No bo co za różnica, nie? Jedna czy jeden milion osób, no to jakby, no to dalej jest jeden, tylko kilka zer, a zero nie robi żadnej różnicy, więc jakby no potrzebuję nowych ludzi do miasta, po prostu, tak? Także trzeba będzie znaleźć chyba nowych ludzi do miasta i no to się będę musiał tym jakoś zająć pewnie. Ale jeszcze mamy kilka tygodni, zanim oni wejdą na plac budowy, także spokojnie, ludziki. A jak myślicie, ziomki? Za ile przyjdzie nasz prezydent szukać? Bo te pranki już są, wiecie, całkiem słabe. Ostatni raz, jakże zrobiliście prank na mnie, jak spałem, daliście mi jako amunicję do Iraku, no to kurczę, to był słaby prank. Chciałem powiedzieć, że to był słaby prank. No, także pranki się nudzą. Jak myślicie, za ile przyjdzie prezydent? Ja myślę, że on szuka nas już od dawna. Na pewno. Jego miłość do nas jest tak wielka, jak moja czapka na mojej głowie. Także na stówę już jest w drodze. Ale nie wiecie, no nie pali się. Ja się jeszcze nacieszę tym szczęściem. No, wiecie, no jednak, kurczę, po tym jak ludzie z pierwszego miasta znikli, no to jednak oddechłem trochę, prawda? Powietrza trochę złapałem. Także teraz się mnie nie spieszy absolutnie. Więc jeszcze posiedzę chwilę, zanim ich znajdę. Ej, ziomcy, a może zrobimy prank na prezydencie, jak się tu już pojawi, jak to takie prankowe miasto zostało, co? Ha, w sumie, nie głupi pomysł. Czuję, że już idzie, czuję, że jest u bram. Szykujcie pranka!